Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Słuchajcie, coraz więcej rzeczy ostatnio wydaje mi się niejasnych albo dyskusyjnych. Wszystko wzięło się stąd, że zacząłem się zastanawiać, skąd nagle od tygodnia czy półtora tygodnia wszystkie galerie handlowe w Krakowie są po brzegi wypełnione Ukraińcami robiącymi zakupy. Bardzo wiele rozjaśnił mi w tym temacie artykuł z Business Insidera, którego kawałek teraz Wam przeczytam. Ukraińcy wracają do domów na Wielkanoc. Ruch graniczny z Polski największy od wybuchu konfliktu. I dalej rzeczniczka Straży Granicznej zaznaczyła, że ruch na granicy polsko-ukraińskiej na kierunku wyjazdowym z Polski do Ukrainy wzrasta od piątku. Od wybuchu sytuacji w Ukrainie nie było tak dużej liczby osób przekraczających granicę na tym kierunku. I ja mam teraz takie pytanie, które może niektórym wydawać się bardzo prozaiczne, ale ludzie, którym cytuję, rakiety na głowę spadały i ze strachu uciekali do nas, do Polski, teraz już się nie boją, że tak będzie? W sensie normalnie mogą sobie na luziku wrócić teraz na święta i jest okej? Już nie ma niebezpieczeństwa? Jak to działa? Bo ja daleki jestem od tego, żeby bronić tych, którzy zaczęli ten konflikt. Ha, tfu! Na każdego, kto kiedykolwiek rozpoczął coś takiego, ale zastanawiam się, jak to wszystko po prostu działa. Bo jeżeli ludzie, którzy nie mają statusu uchodźcy, od nas wracają do siebie, to niech sobie wracają, to nic nam do tego. Ale jeżeli jesteś z Ukrainy, czy Iranu, czy jakiegokolwiek innego kraju, uzyskałeś tutaj status uchodźcy, otrzymałeś pomoc po to, żebyś nie musiał tam wracać, a ty teraz sobie kursujesz, tam sobie pojedziesz na chwilę, potem wrócisz, potem znowu pojedziesz, to ja bardzo przepraszam, ale ty jesteś trochę bardziej turystą, a nie uchodźcą. Normalnym postępowaniem w momencie, gdy ktoś by sobie tak, kiedy mu się podoba, kursował w te i we w te, byłoby chyba odebranie statusu uchodźcy, no bo tacy ludzie, nazwijmy to po imieniu, oni bardziej pasują do profilu migrantów ekonomicznych, a nie uchodźców. Prawda natomiast jest taka, że w naszym kraju uchodźcy straciliby swój status, gdyby wyjechali z Polski na okres powyżej 30 dni i to wtedy straciliby też możliwość korzystania z uprawnień wynikających ze specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Więc mogą sobie spokojnie tam siedzieć parę tygodni, będąc w Polsce dalej uznawanymi za uchodźców z niebezpiecznego miejsca, do którego wrócili. I ja rozumiem, że linia frontu się przesunęła, ale to samo dokładnie było podczas poprzednich świąt. A teraz najważniejsze, bo być może o tym nie wiecie. Ja pozwoliłem sobie zadzwonić do Straży Granicznej i zweryfikować informacje i okazuje się, że status uchodźcy i bycie w Polsce na specjalnych zasadach z dostępem do opieki medycznej, do pomocy finansowej otrzymują także osoby, które mieszkały w miejscach na Ukrainie, które nie znajdowały się i nie znajdują się w rejonach objętych w ogóle jakimkolwiek tematem walki. Finalnie, możesz pochodzić z miejscowości zaraz przy granicy z Polską, gdzie nic się nie działo i nie dzieje i możesz do Polski uciec jako uchodźca. Tym sposobem mamy ludzi, którzy faktycznie musieli stamtąd uciekać. Ludzi, którzy faktycznie nie mają do czego wracać. Ludzi, którzy przeżyli prawdziwe ludzkie dramaty. Ale mamy też mnóstwo ludzi, którzy po prostu wykorzystali sytuację. Bo to jest trochę tak, jakby nas zaatakowała, nie wiem, na przykład Słowacja. Walki by się toczyły w pobliżu Zakopanego, a ty po kilku miesiącach pakujesz mandżur, mieszkasz 650 km dalej, akurat w Świnoujściu, idziesz na granicę z Niemcami, mówisz, że ty jesteś uchodźcą, więc Niemcy ci bardzo współczują, zostajesz przyjęty, no bo musiałeś uciekać, prawda, z kraju. Otrzymujesz mnóstwo pomocy na każdej płaszczyźnie, po czym, no tam wracasz sobie do Świnoujścia, posiedzieć parę tygodni, bo w zasadzie nic się tam nie zmieniło. I to wszystko jest bardzo zastanawiające, bo my mieliśmy na przykład w naszym kraju zakaz używania syren, żeby oni, biedni, straumatyzowani, nie myśleli, że jest nalot. No teraz się okazuje, że część z tych ludzi w ogóle nie było dotkniętych żadnym niebezpieczeństwem i oni na luzie wracają po prostu tam, skąd przyjechali. Do tych domów, których według naszych mediów nie powinno już tam być, bo zostały tylko ruiny. I to pokazuje, jak bardzo nie można wierzyć mediom, prezenterom telewizyjnym, artykułom w internecie, czy tym, co mówią nasi rządzący, bo w takich sytuacjach wychodzi, że narracja określona jest jedna, nie wolno mówić nic innego, nie wolno pokazywać palcem, że coś jest źle, no bo to bardzo nieładne, a prawda nie do końca jest związana z wyidealizowanym obrazem stworzonym przez kogoś, kto chciał to tak przedstawić. To nie jest tak, jak dużo z Was myśli, że cała Ukraina jest zrównana z ziemią, zostały tylko zgliszcza, popiół, leci lekki dym i tyle. Media nie pokażą Wam, że w niektórych rejonach Ukrainy normalnie działają puby, dyskoteki, jest imprezowanie, ludzie imprezują, bawią się, chodzą do fryzjera, do dentysty, normalnie lecą operacje plastyczne. Można wyjść, przeczytać gazetę, napić się kawy, potem spokojnie pojechać do pracy, tam normalne życie się toczy.
Nie ma płaczących piesków i kotków w każdym jednym centymetrze Ukrainy. Są miejsca, które normalnie funkcjonują. Tylko tego ci media nie pokażą. Bo to by nie do końca było wygodne i pasujące do obecnej narracji. Druga sprawa. Co im się dziwić? Jeżeli twoi rodzice 20, 30, 40 lat oddawali haracz w podatkach w Polsce co miesiąc, a tu wystarczyło pstryknąć palcami, przyjechać i masz dostęp do edukacji, do służby zdrowia, do socjalu, no to co im się dziwić, że skorzystali? I nie zrozumcie mnie źle, bo są w opozycji do tego rejony w Ukrainie, w których jest jedno wielkie, ogromne cierpienie. Ja strasznie tym ludziom współczuję. Im, ich rodzicom, ich dzieciom, że muszą przez to przechodzić. Są tysiące ludzi znajdujących się teraz w sytuacji beznadziejnej, patowej albo dramatycznej. Jeżeli tylko da się im w jakikolwiek sposób pomóc, to trzeba im pomagać. Absolutne zero szacunku dla tych, którzy napadają na inny kraj. To nawet nie wiem, jak to w ogóle skomentować, ale ta nasza obsesyjna naiwność polska, ona się kiedyś na nas odbije. Bo niestety, czy tego chcesz, czy nie chcesz, nie wszyscy są poszkodowani i nie wszyscy tutaj to są chwilowi goście. A jeżeli takich ludzi znajdujących się u nas teraz są miliony, to chcąc nie chcą będą oni finalnie chcieli w nie swoim kraju być współgospodarzami. Dlatego pewnie między innymi mamy takie sytuacje jak w RMF FM, gdzie pani aktywistka ukraińska Panchenko stwierdziła, że dobrze by jednak było, gdyby Ukraińcy mieli swoją reprezentację w polskim Sejmie. Skoro ta społeczność jest tak duża, to ktoś powinien ją reprezentować. Potem jest pan Andrii Deszczyca, były ambasador Ukrainy w Polsce, twierdzący, że Polska jest gotowa walczyć z Rosją. I zwieńczeniem tego wszystkiego jest odznaczenie prezydenta Ukrainy orderem Orła Białego. Ja, jak na to popatrzyłem, to się zacząłem zastanawiać, czy to nie powinno być odwrotnie, że to nasz prezydent jest odznaczany orderem za zasługi dla Ukrainy, ale tak patrzę, no to nie. To prezydent Ukrainy został odznaczony najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym naszego kraju za wybitne zasługi. Przecież to jest jakiś żart. Facet, który normalnie nam wmawiał, że rakieta, która spadła w Przewodowie na terytorium naszego kraju, to jest atak Rosji na Polskę, bo celowo chciał nas wciągnąć w konflikt, teraz otrzymuje odznaczenie za pogłębianie stosunków między Polską a Ukrainą. Ja tylko przypominam, że sytuacja w Przewodowie zabrała na tamten świat dwójkę naszych obywateli. Jakoś tak z przeprosinami było nie po drodze. No to może to pogłębianie stosunków to są te 3 miliony ton zboża z Ukrainy, które kładą teraz polskie rolnictwo. Już w lipcu ubiegłego roku PSL alarmował w Sejmie, że zboże z Ukrainy, jakie miało tranzytem przez Europę trafić do Afryki, nielegalnie zostaje w Polsce. W deklaracjach celnych wwozu wpisywano zboże techniczne. Pomiędzy nim a konsumpcyjnym jest kolosalna różnica. Zboże konsumpcyjne nadaje się na mąkę i paszę, a techniczne już nie. I zboże z Ukrainy powinno trafić do firm produkujących pelet do ogrzewania albo biopaliwa. Unia stosuje restrykcyjne zasady uprawy zbóż, a Ukraina już nie. A do uprawy zbóż w zależności od tego, od jego przeznaczenia, są stosowane różne środki chemiczne. Co jest w ukraińskim zbożu? Nie wiadomo. No i skutek tego jest taki, że my będziemy teraz na przykład jedli chleb ze skażonego ukraińskiego zboża, ktoś dostanie raka, ktoś inny jakiejś innej choroby, polskie rolnictwo leży i kwiczy, a rozmontowywania naszego państwa ciąg dalszy trwa. Jest świetnie. Ja się obawiam, że w całej Europie w zasadzie teraz różnego rodzaju działania prowadzą do spełnienia jakiegoś nadrzędnego celu. I im kraj ma dłuższą historię, im bardziej ludzie się z tą historią utożsamiają, tym bardziej trzeba go rozwodnić, tym bardziej trzeba tożsamość narodową jego obywateli zmiękczyć, rozpuścić. Takie rzeczy pozbawiają głęboko zakorzenionych wartości, a ludźmi, którzy takich wartości już nie wyznają, nie czują, którzy ich nie rozumieją, łatwiej jest sterować. Łatwiej jest też im coraz więcej zabierać. Łatwiej jest też coraz bardziej ich kontrolować. I dotarliśmy do totalnie absurdalnego momentu, w którym większość Polaków totalnie nie przyjmuje do wiadomości jakiejkolwiek informacji o Ukrainie, która stawiałaby ją choć trochę w złym świetle. Romantyczne idealizowanie tego kraju, jego obywateli nie ma końca, a każdy, kto ma odmienne zdanie albo zauważy, że coś jest nie tak, jest opluty, wyzywany od ruskich onuc. Tak samo zresztą było z tym zbożem. Jak kilka miesięcy temu mówili, że tak będzie, to były ruskie onuce, człowieku. A jak po kilku miesiącach nawet rząd przyznał, że tak faktycznie jest, no to jest cisza. Nie można dać wejść sobie na głowę. Pomagać trzeba, pomagać warto, ale nawet w kwestii pomocy są jakieś granice. A tymczasem w Polsce wszystko, co działa na niekorzyść Polski i Polaków, jest zamiatane pod dywan, bo wazelina się nie kończy. O cudzych obywateli zaczyna się troszczyć bardziej, martwić bardziej niż o własnych. Sami siebie nie szanujemy i to jest chore.
Słowa rzecznika naszego polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który kiedyś powiedział, cytuję, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, kiedyś mnie niesamowicie zbulwersowały, a teraz stwierdzam, że w zasadzie gość nie kłamał. Mam nadzieję, że za całe cierpienie Ukraińców, tych, którzy naprawdę cierpią, napastnik zostanie zmiażdżony do spodu. Ale chyba pora zacząć też dbać o nasz własny, krok po kroku rozpadający się kraj, w którym coraz więcej ludzi ledwo wiąże koniec z końcem, a nie wiecznie o wszystkich innych dookoła, którzy się tylko do nas uśmiechają po to, żeby zrealizować przy naszej pomocy własne cele. Niestety, ale obecnie wśród naszych rządzących częściej słychać chwała Ukrainie niż Mazurka Dąbrowskiego.